Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Stalker ze Wprypeci. Wychodząc ze Skadowska w poprzednim odcinku, natknąłem się na tego kolesia. Hej, to moja spluła, skąd ją masz, złodzieju? Moją skradziono dopiero parę dni temu. Jesteś pewien, że to twoja broń? Pewnie, że jestem pewien. Coś takiego spotyka się w zonie raczej rzadko, nie? A to na pewno należy do mnie. To moja broń. Ach tak, ostrzegam cię, mam znajomości. Nie czekuj, że kiedykolwiek ci pomoże, bo cholernie się rozczekujesz. Odpieprz się. Uuu, ziomek, popełniasz błąd, jeżeli zadzierasz z kolesiem, który ma tak zajebisty karabin. A więc ten karabin. Ach, trzeba przeładować. Jest zbytkę zajebisty, zobaczcie na te statystyki. No to jest, kurde, celność, obsługa, obrażenia, szybkostrzelność. Klasa. Patrzcie, jaki malutki jest odrzut, to jest miazga, naprawdę. Dobra, to co ja będę robić, to ja sobie w tym momencie zrobię cięcie i będę artefaktów szukać. Jestem szczerze zszokowany, na tym terenie znalazłem kolejny super rzadki do możliwie zdobycia artefakt Bombel. Promieniowanie minus 4, to jest promieniowanie minus 3. Skrętaka sobie zostawię, bo w przyszłości będę miał dodatkowe tutaj miejsca, ewentualnie jakbym znalazł dodatkowego bombla, ale kurde, bombel, czajcie to? To jest bombel. Bombel jest cholernie rzadkim artefaktem do zdobycia na tak prostym terenie, jakim jest bagno. Naprawdę się cieszę z tego powodu, to jest miazga. Dobra, zobaczę się z wami, jak wyzbieram resztę artefaktów z całego zatonu i znajdziemy się potem w Janowie. Okej, jestem z powrotem, mam masę dosłownie artefaktów do sprzedania. Zaraz wam pokażę, co to za artefakty ja pozdobywałem. Dokupię sobie masę. Najlepiej wszystkie te napoje energetyczne. Znalazłem legendarny artefakt, który nazywa się Muszla. On 14 tysięcy jest tutaj wart. Błysk, tutaj świecidełko jeszcze. Jeden kotlet sobie zostawiam oczywiście, skrętaka także sobie zostawiam, ale to sprzedaję. Oko tak wygląda, to jest oko, na leczenie ran daje plus 4, także 14 tysięcy jedno daje. Zobaczcie w tym momencie, jeszcze korale mamy, 91 tysięcy. To jest niemoralne. Jaki artefakt, no miałeś muszlę, ale... I kurde, no mamy tego skrętaka i mamy jeszcze bombla. I to jest super słabo, bo ten bombel promieniowanie minus 4, masakra. Dostaliśmy osiągnięcie, bogaty klient. Handlarze oferują ci rzadkie i kosztowne towary. Wiesz jak to jest, nie mieć grosza przy duszy, ale obecnie nie masz powodów do narzekań. Jako, że zdarza ci się dysponować znaczącymi sumami pieniędzy, handlarze cenią sobie ciebie jako klienta. I teraz od niego możemy kupować jeszcze fajniejsze artefakty. Oraz, chyba mi się wydaje, teraz amunicję pancerną możemy kupować od tego przeciwpancerną możemy kupować od tego kolesia. No taką mi oferujesz, ale ja potrzebuję jej inną. O, właśnie, to są te super rzeczy. Egzoszkielet, zobaczcie na egzoszkielet. Czajcie to? Tylko, to jest super, niesamowicie silna zbroja. Jednak, jaki jest jej problem? Otóż nie możemy wykonywać sprintu. Tak, nie możemy wykonywać sprintu, to jest bardzo duży problem, powiem wam. No bo sprint jednak jest bardzo przydatny w trakcie rozgrywki, no, zwłaszcza kiedy się podróżuje. Do ulepszenia go, tak żeby mieć sprint możliwy, potrzebne są urządzenia do prac kalibracyjnych, które zdobędziemy dopiero w Prypeciu, a jak już je tam zdobędziemy, to ja wtedy spokojnie z wami już będę go nosić, ten egzoszkielet. Dobra. To już mamy wszystko takie rzeczy, które chciałem porobić. Dlatego F5. Ale kurde, mam 100 tysięcy. Za 100 tysięcy posiadania hajsu mamy już achievement. I ile do zaprowadzenia do stacji Janów. Chodźmy. Super. A masa artefaktów naprawdę była do zdobycia, kiedy teraz chodziłem. Przedtem jak wtedy byłem, to tylko dwa artefakty na wszystkich miejscach znalazłem. A tu nawet znalazłem dwa legendarne artefakty, jak to muszle i tego bombla. Bombel jest naprawdę genialnym artefaktem. Chyba nie ma lepszego od bombla. Nie ma.
Nie pamiętam, ile serce oazy, czyli ten legendarny artefakt, gdzie jest oaza właśnie, miał promieniowanie, ale wydaje mi się, że właśnie 4. A, zjedz sobie. Dobra. O, cześć. Mów coś. Łe, nic nie mówisz. Podejdź, no. O, jest amunicja pancerna do... pancerna NATO. Super. Soka! Dobra, jest wszystko w pytkę. To ja pójdę po... odstawię sobie skrętaka, wezmę kubielaka, pójdziemy do tamtego zioma. Wezmę to. Natomiast odstawię to. I... dobra, to jest amunicja NATO, której nie potrzebuję na razie. Jedną wódkę sobie wezmę. I chlebka. O matko, jaki jestem przeciążony w ogóle. Masę tych amunicji tutaj mam. No nic, bywa. Jakbym miał egzoszkielet, to bym miał nie max 60 kg, tylko miałbym max 120. Czy tam 80. To wtedy by mi było o wiele łatwiej. Trochę odstawię tych napoi energetycznych, bo one jednak trochę ważą. Nie, tego nawet nie ma co odstawiać, bo to jest 1,1 grama. Natomiast... Ten karabin chyba tak dużo waży. Nie, 3,7. To co mi tak tu dużo waży? Ta amunicja. O, tak zrobimy. To ta amunicja tak w cholerę waży. Wezmę tak tu z 60 i tu z 50. Od razu się pomniejsza waga. Kurde, kto by pomyślał. Dobra, mamy kubielaka. I to teraz sobie pójdziemy do bunkru. Nie będę tego przyspieszać, bo to jest tuż obok. Ale ten karabin to jest. Kurde. Ja pierniczę. Zmiazga. Na pewno, wierzcie mi, do końca gry będę właśnie z niego korzystać, ale to jest zmiazga z tym karabinem. Miazga, totalna miazga, miazga. Mój ulubiony karabin w grze, tak powiem wam szczerze. Dobra. To więc tak, tu będziemy wykonywać jeszcze misje z tymi nadajnikami, to dzisiaj sobie zrobimy oraz damy tego kubielaka tam z kotletem. No, już zostałem oczyszczony, cieszcie się. Już nie śmierdzę. Ok, mamy te skanery. Nie, na razie mi nic nie oferujesz. O, jest, jest, jest! Oferuję dodatkową możliwość. Instalacja obręczy tarcza psioniczna, ochrona psioniczna. A jak tu jest właśnie z tym? Nie, chemiczna i promieniowania będzie lepsza, bo psioniczna to już mam niesamowicie mocno zrobioną. Ile ważą te detektory? Uła, po 2 kilo każdy. No to ostro. Zdrowie, brat. Dobra, i mam coś dla ciebie. Trzymaj kotlet. Mam dla ciebie kubielak. Dobra, mamy współrzędne schowka i mu pomogliśmy z 3000. No, super. O, tu są leki jakieś. Daj mi to! Ech, dobra, ukradłem ci. No. Ale jestem niedobry. Pokradłem ci przedmioty. No, otwórz, no. Dobra, teraz mamy pochodzić do tych różnych tutaj anomalii i porozstawiać tam właśnie te rzeczy. Rzeczy. O, może pójdziemy... Wiem, pójdziemy do kompleksu przeciwlotniczego. I z tego, co pamiętam, tam właśnie w tym kompleksie, albo w kompleksie... Tak, tutaj w tym kompleksie było chyba... Albo w Kopaczi, nie pamiętam czy... Nie, w Kopaczi było właśnie... oaza była. Ale najpierw pójdźmy sobie zrobić tą misję główną. Tak więc, przyspieszenie. Ok, jestem z powrotem, to przyspieszenie było super krótkie. Headshot! Z tej broni możemy headshoty robić, bo taka celność jest wielka.
Oni są już w tych fajniejszych zbrojach. Frajer. Dawaj mi detektor, dawaj mi te pierdółki, zjemy sobie. Dobra. Z tego co pamiętam, to tutaj... Jezus! Ja się przestraszyłem. Ziomuś, ty mnie tutaj tak nie straszaj. No i nie da mi ammo, no. Notatka sokołowa. Miejsce ewakuacji. To tak. Techniki. I tutaj mamy coś takiego. Notatka sokołowa. Stara karta z harmonogramem zmian warty, na którym widnieje liczba 1421. Bla, 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 bla. Ale ten karabin to jest miazga. To 3 strzały już. Tutaj mamy sekretną zbrojownię. Ale żeby się do niej dostać, trzeba pójść takim sekretnym miejscem, jakie już tutaj. O, to sekretne wam przejście kolejne pokażę. To też to będzie kolejny nudny odcinek, bo mało... A! Mało w sumie strzelania, ale... No wiecie, przepraszam. Super, mieliśmy kod, tak więc mogliśmy to otworzyć. Chociaż nie, tu będzie troszeczkę strzelania. A będę sprytny. O, teraz. Ale bieda. Te granaty nic nie trafiają. Spierdalaj. Co to było? Nie no, trochę je tam zbiło. Dobra. No. A, bo one... Dobra, już. Zabawione. Tutaj trzeba przejść przez taką dziurę. A dziurę. No. O, dobra, teraz. I dopiero wtedy. Epilepsja w ogóle. Tutaj są anomalie pod tym, ale one nic nam nie robią, bo one są gdzieś tam na dole poumieszczane. Jestem ciekaw, czy można tam zejść. Byłbym bardzo szczęśliwy, gdybym tą tajemnicę odkrył. I tak, czy tam coś do wybucha? Nie będę nawet sprawdzać. Tutaj będzie taki koleś, który nazywa się... Ja go nazywam Pan Zdzich. On ma też umiejętności psioniczne jak kontroler, jednakże on ma je troszeczkę inne. On robi coś takiego, że może nam broń wyrwać, zabrać nam całą staminę, no i ogólnie... To jest Pan Zdzich! I może robi sobie taki detektor. O! W tym momencie zabrał nam całą staminę. A rzucę mu granata. Panie Zdzichu! No to taki Zdzich. O, nie żyje! Super, granat go dobił. No i to jest pan Zdzich. Taki frajer. Taki cieć niemarynowany. Dobra, jakieś tutaj rzeczy są. Powinny być. Nie, dobra. I tutaj jest zejście na górę. Zejście na górę, wejście na górę. Gdzie można już wziąć sobie te... Nie, nie ma tu nic naprawdę. Sorry, że tak patrzałem. Gdzie można już pójść do tego sekretnego miejsca z tamtymi rzeczami. Okej. Okay. No i patrzcie, tu jest. Wszystko to bierzemy. Nie ma co. Amunicje, wszystko naprawdę. Jesteśmy przeciążeni, nie ma problemu. Po to mam sterydy. Pistolet, wszystko, pistolerus. Okej. Okay. Mimo wszystko jesteśmy mocno przeciążeni, ale jak my to posprzedajemy, to będzie miazga. Okej. Okay. Tak więc ja w tym momencie zrobię przy... A cóż to tam szło? Ja tu coś widziałem poważnie.
Dobra. Możliwe, że to były tylko moje omamy. Dobra, ja w tym momencie zrobię przyspieszenie do Janowa. Oczywiście, przyjaciel. Priwiat. Dobra, jesteśmy tutaj. Lecimy tutaj. Na łazarskim rejonie. I tak. O, tego kacha nie mogę sprzedać. To go sobie po prostu wydupcę. Ale zostawię sobie RPG. 7U. Chociaż. No to jest RPG. No to jest pierdolnięcie z rakiety granatnikiem. No to. Co mogę więcej tu powiedzieć? Wielki rozpierdziel. Mały. Dobra, tutaj jest posprzedawane to wszystko. 10 tysięcy dostaliśmy za sprzedaż tych wszystkich bajerów. Więc jest spoko. Te 4K łachy, wszystkie są zepsute, ale bieda. Ja myślałem, że one są jakieś konkretniej zrobione, one wszystkie były zepsute. Bieda z makiem. Wpadnij kiedyś, to fajna okolica. Okej. 52 kilo na 80. Dalej jesteśmy troszeczkę ociężali. A, bo każdy z tych tutaj waży aż 2 kilo, dobra. Tak, jest wszystko w miarę ok, tak więc wyruszymy w tym momencie, bo jeszcze mam trochę czasu. Gdzie by tu wyruszyć? Emisja. No, emisja. No ściemnia się, jest emisja. Czy ja mam paranoję? No i to jest właśnie piękno tej gry. Ja nie wiem, czy ja mam rację, czy mam paranoję, ale słyszę coś. Dla pewności prześpię się. Cześć. Cześć. Prześpię się tą... do czwartej, żeby świt był, poranek. I sobie pójdę... Tak, no, znaczy nastąpiła emisja, ona zawsze następuje po tym, jak się tak obudzimy. Kiełbaskę i kiełbaskę. Dobra. Wiecie co? Pójdziemy sobie do... Nie wiem naprawdę, gdzie mam pójść, żeby było najbliżej, a najprzyjemniej. Wiem gdzie. Pójdziemy do anomalii Popielisko. Pokażę wam coś zajebiście sekretnego. Ale ciemno! A tak wygląda noktowizor drugiej generacji. Problem jest tylko taki, że jak patrzymy na nasz detektor, to jest totalnie biały i nic nie widać na nim. Dobra, pójdziemy sobie do anomalii Popielisko. Tak więc, przyspieszenie. Okej, jestem już na miejscu. Wyekwipuję sobie latarkę i to. Tutaj właśnie ten detektor pozwoli nam znaleźć artefakty i ominąć anomalię. Ciężej jest tylko zobaczyć... tę niebieską... Wow! Kuleczkę! Zieloną, znaczy się. Jestem tutaj. Ona się tu popierdala. No oko! Jaki żłoczek. Dobra. Ogólnie czemu tutaj przyszedłem? Ponieważ tutaj jest sekrecik w postaci tego miejsca.
Jest coś takiego, że stalkerzy mówią, że w okolicy anomalii Popielisko widzieli UFO. I to jest to UFO. To jest tak naprawdę samolot. Moduł pamięci zablokowany. To jest samolot bezzałogowy z Trieloka. I właśnie zdobyliśmy stąd moduł pamięci zablokowany. Moduł pamięci z samolotu bezzałogowego, pomimo wypadku moduł działa bez zarzutu, ale niestety jest zablokowany. I teraz musimy z tym iść do naszego technika, albo do technika w laboratorium, który nam to odblokuje za 2000, albo do technika w Janowie, który za 1000 nam to odblokowuje, tak więc nie muszę chyba mówić, u kogo jest bardziej opłacanie. No, tak więc w następnym odcinku zobaczymy się w Janowie i zakończę ten odcinek teraz, tak więc do zobaczenia, na razie, pa! Ta-da! La-l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 a-
I'm the lyrical gangsta.